Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 27 odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, jesteśmy aktualnie przed bazą kleryków, widać zresztą ich flagę, czyli jesteśmy w zamku, w tym konkretnym miejscu, które fajnie by było sobie dzisiaj zbadać. Już jest to w sumie ostatnie miejsce, jeżeli chodzi o miejsce, gdzie możemy do frakcji dołączyć. Mamy dochodzenie u kleryków zrobić dzisiaj. Jest to zadanie dla albów. Ale no, dotyczy nas. Cóż, jest ciemno na dworze. Nie martwimy się. Tam jest jeszcze wieża jakaś. Fajnie by się było tam udać. Tylko pytanie, czy to nie jest... To chyba tutaj jest... Tam jest nasz bastion chyba. No nie wiem, ale wchodzimy i zobaczymy, czego się dowiemy. Hej, chwila. Tak, do ciebie mówię. Nigdy cię tu nie widziałam. Cóż, bez względu na to, po co tu przebywasz, klerycy niezwykli odprawiać ludzi z kwitkiem. Wiedz jednak, że mam obowiązek przedstawić każdemu podróżnikowi nasze zasady. Nie tolerujemy tu burt i kradzieży. Rozumiemy się? Nie przypominasz kleryków, których spotkałem. A widzisz, nie pogardziłabym oficjalnym mundurem, ale mamy dość ograniczone środki. Skąd więc masz ten pancerz? Jakiś czas temu nasi zwiadowcy byli świadkami walki berserków z morkonami. Morkoni mieli przewagę liczebną i nie dali berserkom najmniejszych szans. Wymordowali ich, a truchła zostawili bestiom na pożarcie. Nasi zwiadowcy czuli się w obowiązku urządzić im pochówek. Ale masywne pancerze im to uniemożliwiały. Dokładnie. Zresztą sam widzisz, że zrobiliśmy z nich użytek. My, klerycy, nie znosimy marnotrawstwa. Ach, nie przyszedłeś tu jednak, żeby rozprawiać o pancerzach. W takim razie może cię oprowadzę. Niewiele się tu dzieje. Dam radę na chwilę opuścić posterunek. To co? Jeszcze jakieś pytania? Czy tej bramy pilnuje ktoś jeszcze oprócz ciebie? Nie, chyba że liczysz maszyny bojowe, ale na nich nie da się polegać. Co chwila się psują. Tak czy owak, nie narzekam. Towarzystwa tu nie uświadczysz, ale dzięki mojej pracy wszyscy mogą spać spokojnie. Jestem z tego dumna. W końcu klerycy poświęcają życie służbie bliźnim. Jak wam się tu wiedzie? Cóż tu rzec, mamy ciężkie czasy. Przez te ataki i przesiedlenia zostaliśmy rozdzieleni. Możliwe, że nasza społeczność i tożsamość całkowicie przepadną. Ludziom zaczyna brakować nadziei. Nie wierzą, by z tej sytuacji było jakieś wyjście. Ty też? Nie, ja wciąż mam w sobie wiarę. Nie myśl, że wszyscy pogrążyliśmy się w rozpaczy. Część z nas ciągle wierzy w przyszłość. Jeśli uda nam się przegrupować i skupić na tym, co możemy osiągnąć, na naszych atutach, to na pewno znów zaczniemy rosnąć w siłę. Poznajesz ten identyfikator? Ha, czy to nie... musisz porozmawiać z Hagenem. W sumie to wiem, gdzie go znaleźć. Mogę cię tam zabrać. I tak chciałam cię oprowadzić. Przy okazji poznasz okolice. Trzymaj się blisko, dobra? Najpierw pokażę ci dormitorium. Tutaj sypiają wszyscy akolici. Jeśli chcesz, też możesz tu odpocząć. Po tak długiej podróży musisz być zmęczony. Po prostu wybierz sobie jakieś łóżko. Miejsca nie braknie dla nikogo. No dobrze. Całkiem tutaj jasno, trzeba przyznać. Myślałam, że raczej będziemy tutaj biegać, a... Jesteśmy na miejscu. Wejdź i rozejrzyj się. Ja poczekam. Dobra, zaraz wracam. Dobrze. Dobra, laska na mnie poczeka, a ja bym tutaj w sumie się przeszła. I obejrzała to miejsce. Jest faktycznie miejsce, gdzie możemy się przespać. Chętnie bym to zrobiła. Zobaczymy, czy mogę sobie to zabrać. Udało się.
spróbujemy się zapisać i spróbuję się przekimać do rana. Mam nadzieję, że to nie sprawi nagle, że kobita sobie stamtąd pójdzie. Naprzód. Raczej chyba tam będzie stała dalej. Symbol Kalana, holoprojektor. Widzę, że nikt tego w ogóle nie pilnuje. Muszę się skupić. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Jest safe. Ale to musielibyśmy chyba jakąś notkę znaleźć, ewentualnie umieć hakować. Jezu, dalej tego nie umiem, ja nie wiem jakim cudem, ale nie znam nauczyciela do hakowania. Dobra, jeszcze możemy wejść na górę. Fajnie, że kobieta dała mi szansę, żeby tutaj okraść wszystko i wszystkich. Cudowne z jej strony. List osobisty. Nasz wspaniały stwórca to nasz wspaniały stwórca tamto. Mam już tego dość. Możemy modlić się do ustranej śmierci, ale modlitwą się nie najemy. Pójdziemy pomóc paladynom. Przynajmniej w ten sposób czegoś się nauczymy i nie będziemy musieli słuchać pieprzenia tego kaznodziei. Lepiej zakasać rękawy i złożyć kilka mechów. Świetnie byłoby także mieć możliwość sprawdzania naprawionej broni. Wszystko będzie mieć więcej sensu niż te brednie brata... Johnessa? Jezu, dlaczego nikt w ogóle tutaj niczego nie pilnuje? Ja sobie tak po prostu tu wlazłam i sobie mogę wszystko po prostu pozabierać? Trochę to dziwne. Jest jakieś dziecko. No, nie rozumiem. Tak po prostu sobie rzeczy zabieram, nie? Dobra, tu jest zamknięte. Tu nic nie ma. Jeszcze można na drabinę wejść. To wejdźmy. Liczyłam, że może znajdę tutaj jakieś paliwo. Duża kasetka. Kolejny safe. A tamten na dole był na kod. To ciekawe, czyli powinnam gdzieś tutaj kod znaleźć. Zwykły strażnik teraz sobie tutaj przyszedł, kiedy ja już zdążyłam wszystko okraść. Cudowny strażnik. Ach, nie spieszyło ci się. Fakt, te materace są całkiem wygodne. Skoro już wypocząłeś, ruszajmy dalej. Chociaż najpierw chciałam cię o coś spytać. Jesteś wierzący? Robi to jakąś różnicę? Niezbyt. Po prostu jestem ciekawa. To co? Wierzysz czy nie? Tak. Świetnie. W takim razie miło się zaskoczysz. Brat Johannes za chwilę rozpoczyna nabożeństwo. Będziemy w samą porę. Ach, niech to szlak. Chyba zepsułam niespodziankę. Zaprowadzę cię tam. No dobra, niech będzie. Poznamy przynajmniej to miejsce lepiej. Oczywiście my wierzymy, ale w Rawaka, a nie w Kalana. A tam nie wejdę, kiedy nie mam wejdę? Czas dla siebie, chwilę ciszy, znajduję ukojenie w modlitwie. Ludzie z zewnątrz często tego nie rozumieją, ale po tygodniu służby na moim posterunku każdy nabrałby wiary. Przy okazji, zaraz obok znajduje się kantyna. Wybór jest, no cóż, dość ograniczony. Ale jeśli naprawdę dobrze wszystko przeżujesz, jedzenie nie powinno stanąć ci w gardle. Dzięki. Pocieszające. Tam chyba jest to nabożeństwo, w tym kręgu. O, zdążyliśmy. Wiem, że miałam cię zabrać prosto do Hagena, ale chyba nigdzie nam się nie spieszy, ha? Słuchaj Johannesa ile tylko chcesz. Jeśli kazanie ci się spodoba, możemy zostać do końca. Daj mi znać, kiedy będziesz miał dość. Bracia i siostry, wysłuchajcie mnie.
Zostałem pobłogosławiony kolejną wizją. Zesłano mi wiadomość pełną nadziei i pokoju. Nazywacie się wygnańcami. Tu jednak odnaleźliście nowy dom. Dodaj nam sił. Siła, jaką daje nam Stwórca, to wspaniała rzecz. Możemy korzystać z danej nam wiedzy w trakcie podróży przez życie. Dobrze ją wykorzystajmy i każdego dnia dziękujmy za nią naszemu Stwórcy. Tylko kiedy dostrzeżemy, że to On pobłogosławił nas swą wiedzą, wtedy dopiero doznamy oświecenia. To wszystko oznaka, że będzie lepiej. Niosę wam orędzie nadziei i pokoju. Stwórca będzie naszym Zbawcą. Nie ma powodu, by wątpić w moje słowa. On zawsze przy nas był i zawsze będzie. Wielu pragnie pokoju i sprawiedliwości, moc i siła. Stwórcy przygotują nas na wszystko, co jeszcze przed nami. Mówicie, żeście zagubieni. Ale Stwórca wskazuje wam drogę. Uważacie się za słabych, lecz modlitwy dodają wam sił w każdej godzinie. Jeśli ujrzycie w Stwórcy swojego Zbawcę, dostąpicie Gotowy ruszyć dalej? Tak. Co jeszcze chcesz mi pokazać? Zobaczysz później. Chodźmy już. Za długo stałam w miejscu. Muszę rozprostować kości. Ruszajmy. Jeśli ujrzycie w Stwórcy swojego Zbawcę, dostąpicie oświecenia. Nie możecie wątpić w Jego chwałę. Ja! Stwórca wystawia cię na... Otóż znaleźliście się tutaj, bo nie zdajecie sobie sprawy. Dobra, idziemy. Oto Cytadela Regentów. Obok niej znajdziesz archiwum. Cytadela to miejsce, w którym przeprowadzamy ważne badania. Zaś w archiwum możemy bezpiecznie gromadzić zdobytą wiedzę. Szczerze mówiąc, to nie praca dla mnie. Nie będziemy wchodzić do środka, bo umarłbyś z nudów. A ja wolałabym czymś cię zaciekawić. Chodźmy dalej, już prawie koniec. Cudownie. Gdzie mogę pozbyć się niepotrzebnych rzeczy? Porozmawiaj o tym z Vivien w domu kupieckim. Udaj się na południową stronę zamku i za bramą skręć w lewo. No dobrze, to by było na tyle. Teraz nie powinieneś się zgubić. Pamiętaj, że jeśli jakiś budynek wzbudzi twoją ciekawość, możesz wejść do środka i się przywitać. Tak po prostu? Póki nie wejdziesz nikomu w drogę, nie będzie problemu. O, a to Bazylika Sędziów. Prości ludzie, tacy jak my, raczej się tu nie kręcą. No, chyba że zostaną o coś oskarżeni. Przy Hagenie lepiej uważaj na słowa i nie rób żadnych głupstw. On odpowiada tu za wydawanie wyroków. Jakby mogło nas to powstrzymać. To nie zasady was powstrzymają, ale ja, jeśli nie spodoba mi się wasze zachowanie. No już, chodźmy się zobaczyć z Hagenem. Musimy coś wymyślić w związku z tą mapą. Jaką mapą? Oczywiście Hagena też powinniśmy znać z jedynki. Chyba w ogóle on sprawiał, że mogliśmy się do kleryków przyłączyć. Ja wejdę pierwsza. Potem ty z nim porozmawiasz. Sędzio Hagenie, proszę pozwolić, że podzielę się pewnymi ważnymi informacjami. Na Stwórcę, Alex. Ile razy mówiłem ci, żebyś dała sobie spokój z tymi formalnościami? Tak, oczywiście. A więc ja prosił sędzia, abym go bezzwłocznie poinformowała, jeśli pewna osoba ponownie zaszczyci nas swoją obecnością. Do diabła. Co ja ci właśnie powiedziałem, kretynko? Połowa tych słów była zbyteczna. Dobra, po prostu mów, o co chodzi. Zechce sędzia spojrzeć na ten identyfikator. Niech Stwórca ma nas w opiece. Jest tu jego posiadacz? Obawiam się, że muszę sędziego rozczarować. Wspomniana osoba się nie zjawiła. Identyfikator przeniósł człowiek, który mi towarzyszy. A więc przyślij go tu i przestań marnować mój czas. Wracaj na posterunek. Tak jest. Chyba skądś się znamy. Skąd mogę cię pamiętać? Poznaliśmy się w Hord. Faktycznie w Hord. Wielu rekrutów szkoliłem właśnie tam. Wiesz, dopóki się jeszcze dało.
Odnalezienie jednego przyzwoitego rekruta graniczy z cudem. Od razu przejdę do rzeczy. Zamierzasz nam pomóc, czy nie? To zależy. Czego ode mnie chcecie? Szczerze mówiąc, wielu rzeczy. Uznam to za zgodę. Każdy, kto dla mnie pracuje, otrzymuje wikt, opierunek i godziwą dniówkę. Przemyśl to. Moje drzwi zawsze są otwarte. Sprawiedliwy ze mnie szef, zobaczysz. Zawsze mówię szczerze. Nawet jeśli ma to zaboleć. Weź to. Pozwoli ci odbierać posiłki w kantynie. Jakieś wojskowe pomyje? Ja spasuję. Świetnie. Więcej dla naszych. Jeśli chcesz jeszcze o coś zapytać, wal, śmiało. Jak mogę pomóc? To proste. Idź tam, gdzie potrzebują pomocy. I pomóż. Z tego, co wiem, tylko tyle mi trzeba, by uznać cię za kleryka. To wszystko? Jestem żołnierzem. Nie lubię komplikować spraw. Niestety nie dostaniesz munduru. Skończyły się nam. Chyba żartujesz. Nie. U naszego płatnerza zaopatrzysz się w standardowe wyposażenie ochronne. Ale bez munduru. Jedyne, co nam zostało, to pancerz regenta. Tego nie mogę ci dać. A to dlaczego? Uściślając, jeszcze nie mogę ci go dać. Musisz na niego zasłużyć, a to nie będzie łatwe. Jeśli bardzo zależy ci na pancerzu, to dostań się do albów. Mam ich inwigilować? Dokładnie. Mówiłem, to trudne zadanie. Powiem ci, dlaczego to takie ważne. Odkąd albowie przejęli Ignadon, mamy święty spokój. Niestety nie możemy być pewni, że tak zostanie. Albowie stanowią zagrożenie i trzeba o tym pamiętać. Muszę więc być odpowiednio poinformowany. Nie wystarczy mi zwykły zwiadowca. Porozmawiamy, gdy zostaniesz piechurem. Słyszałeś, że łupieżcy rozbili w pobliżu obóz? To niemożliwe. Ktoś by mi o tym wspomniał. To zależy, jak dobrze się ukrywają. Droga do ich bazy wiedzie wzdłuż północnego zbocza góry. Mówisz o starym systemie tuneli. Wiedziałem, że ktoś lub coś się tam zagnieździło. Liczyłem na jakąś lokalną zwierzynę. Czy ktoś się nimi zajął? Tak, pozbyłem się ich. Pokonałeś całą bandę łupieżców i co, zupełnie sam? Musisz być cholernie dobry, albo mieć więcej szczęścia niż rozumu. Takie osiągnięcie zasługuje na odpowiednią nagrodę. Ich łupy zostaną skonfiskowane i odpowiednio spożytkowane. W końcu szkoda byłoby zostawić je na pastwę szczurów. Co z identyfikatorem, który dała ci Alex? Ty mi powiedz. Przestań chrzanić, coś wiesz. Faktycznie, wygląda znajomo. Ale bardzo nie chcę niczego pomieszać. Muszę się upewnić, że imię na tej karcie nie oznacza tego, o czym myślę. W tym celu potrzebuję konkretnego zapisu z dziennika z hali produkcyjnej. Przynieś mi go, to porozmawiamy. Gdzie dokładnie znajdę go w hali? Pójdź z tym do Keno. Pracuję tam. Będzie się orientować, gdzie szukać. Mnie to pasuje. Okej, okay, zdobyć dziennik produkcyjny. Co ty odpierdalasz? O, Reinhold, my też się znamy. Jax, co za niespodziewany gość w naszych świętych progach. Czyżby w tych ciężkich czasach los znów pokierował cię do nas? Znów spotykamy się, gdy zbierają się nad nami ciemne chmury. Niewiele się zmieniło, odkąd połączyliśmy siły przeciwko wspólnemu wrogowi. Mówiłeś wtedy o nieuchronnej zagładzie ludzkości oraz o tych, którzy mieli do niej doprowadzić. Nie słuchałem należycie twych mądrych słów i teraz mi wstyd. Zapomnij o tym. Mnie również ogarniało zwątpienie. Najeźdźcy wciąż wznoszą swoje wieże zniszczenia. Właśnie przed tym próbowałeś nas ostrzec. Tylko czyny coś znaczą.
Myślmy o przyszłości, o tym, jak zniszczyć wroga. Dokładnie tym się zajmujemy. Zadane nam rany zdążyły się zagoić. Zgromadziliśmy się i planujemy odzyskać dawną chwałę. Liczę, że mi pomożesz. Szukam lepszego sprzętu oraz dobrych instruktorów walki zbrojnej. Rozumiem. Ubyło ci sił, jakimi niegdyś dysponowałeś. Wojna z Albami znacznie nas wszystkich osłabiła. W przyszłości sytuacja może się tylko pogorszyć, zamiast się poprawić. Wszystko to działo się 6 lat temu. To już nie mój problem. Ugryzło mnie jedno z mrocznych stworzeń najeźdźców. Zaraziło mnie czymś. Stępiły się przez to moje zdolności bojowe. Muszę nad nimi znów popracować. Od zera. Chciałbym cię wesprzeć, ale obecnie powinienem dbać o własną frakcję. Brak nam czasu i środków, by cię szkolić i udostępnić ci nasz oręż. To... szkoda. Jesteś dla nas kimś obcym, a nam potrzeba skupić się na sobie. Co za tym idzie, mocno zaciskamy pasa. Zapewne zamierzasz mnie namówić, bym wstąpił w szeregi kleryków. To z pewnością rozwiązałoby nasz problem, choć prawdopodobnie czekałby cię wtedy trening od podstaw. A w tej chwili klerycy nie mogą sobie na to pozwolić. Nie mamy do tego ludzi ani odpowiednich zapasów. Niestety, to moja ostateczna decyzja. Nie przeszkolimy cię z posługiwania się naszą bronią. Co proponujesz w zamian? Nasz stosunek do walki przypomina ten prezentowany przez Albów z północy. Jeśli chcesz do nas przystąpić, lepiej najpierw odwiedź ich, by poznać podstawy. Każesz mi ćwiczyć z waszymi wrogami? Nie tylko oni chętnie wysłaliby nas na tamten świat. Przez ostatnie miesiące wycierpieliśmy wiele złego. Albowie to najmniejsze z naszych zmartwień. O twoim członkostwie w społeczności kleryków pomówimy, gdy ukończysz trening podstawowy. Jako przywódca Albów specjalizuję się w umiejętnościach związanych z Eleksem. Z innej broni nauczyłem się korzystać później. Wobec tego wiesz, od czego zacząć szkolenie. Dzięki tym talentom będziesz dla kleryków cennym nabytkiem. Wrócę do ciebie jako Alb. Nie przeszkadza ci to? Przecież zawsze nim byłeś. Kiedy poznasz podstawy obsługi ultranowoczesnej broni, pomów z sędzią Hagenem. On odpowie na twoje pytania. Każdy z nas dźwiga jakieś brzemię. Życzę ci samych sukcesów podczas twojej podróży. No i dobra. Zbierz kilku większych chłopaków i opróżnijcie starą sieć tuneli na północy. Szukajcie jedzenia, materiałów, czegokolwiek. Zrozumiano? Tak jest! Zanieście to wszystko do magazynu kupców. Odmaszerować. Dobra, jak tutaj przyszliśmy w sprawie dochodzenia, to zajmijmy się faktycznie dochodzeniem. Jeszcze na zwiedzanie tego miejsca przyjdzie czas, tak samo jak na zwiedzanie siedziby Albów. Jak już się wziąłem za zadanie, no to je zróbmy. A zawsze się pozna też jakieś osoby w międzyczasie. Co ci odwaliło, ty pieprzony gracie? Zaraz się tobą zajmę. Daj mi sekundę. Sprawdźmy jeszcze raz. Serwomotor? Na miejscu. Hydraulika? Działa. Wtrysk Eleksu? Jest. Główny procesor. Skąd ja mam kurwa to wiedzieć? No dobra, teraz znajdę chwilę. Do usług. Chociaż może to ja posłużę się tobą. Znasz się może na mechach bojowych albo dronach? Borykam się tu z cyklem instrukcji. Przypominają trochę zwykłe instrukcje, tyle że są bardziej techniczne. W czym tkwi błąd? Czy dotyczy cykli zegara, czy przypisania adresów w pamięci?
zapomnij, że pytałem. Rozgryzę to. Kiedyś. To czego tu szukasz? Przysłał mnie Hagen. Podobno masz dla mnie dziennik produkcyjny. O, jasne, oczywiście. Dobrze, że do mnie przyszedłeś. Bez mojego klucza mógłbyś przetrząsnąć to miejsce na wylot, a dziennika w życiu byś nie znalazł. Położyłem go w swojej skrzyni. Tak na wszelki wypadek. Lepiej by nie wziął go ktoś o, wiesz, lepkich łapach. Świetnie. Coś jeszcze? Przekaż klucz Hagenowi razem z dziennikiem. Odbiorę go sobie później. Dobra. Techników też szkolisz? Nie mam czasu. Tak, nie mam na to czasu. Ale nieraz widziałem, jak Vivien wymachuje kluczem. Nie, żeby jej umiejętności dorównywały moim. Za to na pewno może ci pokazać, jak otworzyć puszkę i tym podobne. Idź, zapytaj ją. Znajdziesz ją w domu kupieckim. Co tutaj robisz? Rozwiązuję problemy. Przynajmniej w teorii. Te lśniące maluchy, przy których bez przerwy dłubiemy, prędzej czy później wypełnią luki w szeregach naszej armii. To chyba trochę potrwa. Nie do końca. Skonstruowałem już prototyp. Powinienem jedynie wykonać kilka testów. Sam spróbuj czegokolwiek dokonać przy użyciu drutu i paru gumek receptury. To nie moja wina. Szkolił mnie sam mistrz Godehard. Świeć stwórca nad jego duszą. Niestety z powodu charakteru moich obowiązków stałem się w zasadzie niezastąpiony. Nie znajdę czasu, by porządnie przetestować prototyp w terenie. Wyręczę cię w tym, jeśli chcesz. O! To znaczy, jasne, czemu nie? Wolałbym załatwić to sam, ale... nie odrzucę propozycji. Świetnie. Zaprogramuję prototyp, by wypełnił standardowe polecenia za murami zamku. Śledź go i obserwuj. Zaprojektowano go w celu ochrony przed wrogami, dlatego sprawdź, jak dobrze identyfikuje zagrożenia i jak sobie z nimi radzi. Zapisuj, ile czasu mija, zanim zwalczy przeciwnika. Najważniejsze to dowiedzieć się, czy funkcjonuje skutecznie. Powinien wykazać się dokładnie o 37,5% większą skutecznością w dostrzeganiu niebezpieczeństwa niż poprzednie egzemplarze. Jasne. Doskonale. Poczekaj chwilę. Ustawię mu protokół ochrony. Trochę sobie pobiegasz. Dobra, prototyp, test prototypu. Jednostka ZX-01. Teraz pytanie, ja mam dalej zaznaczone to zadanie? Tak. Wykonaj protokół Alfa 1 z podprotokołem B. I powinnam tego szukać tutaj? Cudo! Oho, cudownie. Jak śmiesz! Prototyp. Mam niepokojące przeczucie, że muszę popracować nad prototypem nieco dłużej. No nie mów. Przykro mi. Prawdopodobnie popełniłem błąd, kalibrując systemy wykrywania wrogów. Na szczęście udało nam się go zniszczyć. Mimo to trochę szkoda. Będzie trzeba zacząć od zera. Mimo to dziękuję ci za pomoc. Doceniam. Poinformuję cię, gdy przygotuję do testów nowy prototyp. O ile oczywiście nadal chcesz w tym uczestniczyć. No teraz to nie jestem taki pewien. Masz, proszę. Uznajmy, że to dodatek za trudne warunki pracy. Okej, okay, ciekawie. Dobra. To zabieramy to, co nasze. Skrzynia Keno. Ma po tysiąc... co to wszystko? Dziennik produkcyjny. Gotowe. Teraz sprawdźmy, czy Hagen będzie miał jakieś przydatne informacje. Dobra, nie będę mu zabierać kasy, bo to będzie bez sensu chyba. Ale biegniemy od razu ogarnąć to zadanie dalej. No cóż, zobaczymy. Co on ma do powiedzenia? Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Zwiadowcy przepadli bez wieści. Aha, zaczyna się. A co z ekipą poszukiwawczą? Wróciła z niczy. Szlak by to. To jawne pogwałcenie moich rozkazów. Jutro o 6:00 wyruszą ponownie.
Czy wyraziłem się jasno? Tak jest. Rozejść się. Wszystko w porządku? Wydajesz się jakiś przybity. Tak sądzisz? Większość moich podwładnych woli się obijać, zamiast wypełniać rozkazy. Nasi zwiadowcy po prostu sobie zniknęli. Ale to nie twoje zmartwienie. Załatwiłeś dla mnie ten dziennik? Proszę. Dobrze. To ja go wyrzucę do śmieci, tam gdzie jego miejsce. A teraz powiedz, czy poza dziennikiem produkcyjnym wziąłeś stamtąd coś jeszcze? Może jakiś eleksir ze skrzyni Keno? Skąd? Ani jednego zasranego kryształka. Zaskoczyłeś mnie. Nie spodziewałem się tego po tobie. No, jestem ci winien wyjaśnienia. Szukałeś informacji o tym identyfikatorze. Identyfikator trafił w ręce człowieka, który niegdyś spędził z nami trochę czasu. Tak samo jak ty przybył tu z zewnątrz. Szybko się u nas odnalazł. Dobrze się znał na technologii. Dlatego przydzieliłem go do Keno. Popełniłem poważny błąd. Wkrótce potem ów człowiek nas okradł i uciekł. Co takiego wam zabrał? Głównie metal i garść śrub. Nie mam pojęcia, co planował. Liczyłem, że ty coś mi o tym powiesz. No chyba musimy... Potrzebował tych materiałów, by skonstruować bombę. Bombę? Pieprzony zasraniec. Żeby było jasne, my nie brudzimy sobie rąk żadnymi bombami. Jeśli spotkasz tego człowieka, skieruj go do mnie. Dostanie to, na co zasłużył. A wystarczy tylko kawałek? Całego raczej nie zdołam ci dostarczyć. W takim razie dajmy temu spokój. Poproszę cię za to o coś innego. Jeżeli w trakcie swoich podróży zdarzy ci się zetknąć z kimkolwiek, kto nadawałby się na dowódcę, z miejsca przyślij go do mnie. Jak dobrze wiesz, nasze szeregi ostatnio mocno się przerzedziły. Potrzebujemy wsparcia i to szybko. Potraktuję to jako osobistą przysługę. Będę o tym pamiętał. O nic więcej nie proszę. Dobrze, złodziej Skibor. Możemy powiedzieć o zwiadowcach? Wiem, co się stało ze zwiadowcami. Co? Jak to? Gadaj! Wszyscy zginęli. Padli ofiarą najeźdźców. Cholera. Takich zwiadowców praktycznie nie da się zastąpić. Fakt, że zginęli z honorem, stanowi jakieś pocieszenie. Ale co mi po nim? Teraz mogę przynajmniej odwołać poszukiwania. Masz, weź to. Dobra, Hagen, coś jeszcze? Nie. Chyba nie. A jak wygląda sprawa z naszym zadaniem, dochodzenie u kleryków? Kogo mi pokazuje na mapie? Zarika. A ty to kto jesteś? Zwykły kleryk? No dobra. Zarik się widzę, że gdzieś tu ukrył, bo nie widać go na pierwszy rzut oka w ogóle. Tak, jest tutaj. No nie wiem, czy będzie zadowolony, ale... Tutaj! No i? Udało ci się dowieść, że klerycy są wplątani w atak? Nie. Skibor najwyraźniej ukradł im metal. Czyli oszukał nie tylko nas, lecz także ich. Owszem. Klerycy to ślepy trop. A ty co odkryłeś? Nic wielkiego, a przynajmniej tak myślałem. Twoje informacje rzucają na to jednak nowe światło. Spotkałeś tam dilera banitów? Nie. Nic mi o tym nie wiadomo. Trudno. Dlaczego pytasz? W odróżnieniu od ciebie nie przeniknąłem do środka. Zauważyłem jednak dwóch banitów, którzy zmierzali do zamku. To raczej nic takiego, ale równie dobrze mogą być zamieszani w naszą sprawę. Przysłano ich, by sprzedali klerykom metal. A to ciekawe. Jak teraz gryzłeś do diaska? Podsłuchałem ich.
Podsumujmy nasze dokonania. Oto, co według mnie zaszło. Skibor wykorzystał swoją pozycję i ukradł metal. Następnie skonstruował bombę u banitów. A oni postanowili opchnąć resztki z powrotem klerykom. Subtelności zero, ale jakie to sprytne. Czyli w dalszej kolejności wybieramy się do banitów? Zgadza się. Wciąż nie dociekliśmy, jak Skibor przemycił ładunek, ani nie poznaliśmy jego motywu. Odpowiedzi czekają w kraterze. Jeżeli zamierzasz załatwić tu coś jeszcze, to zajmij się tym teraz. W przeciwnym razie wyruszamy. Wiecie co? Może byśmy poszli już od razu do tego krateru, ale to miałoby sens, bo w sumie Skibora żeśmy spotkali w kraterze. Jestem gotowy. Dobrze. Synchronizuję współrzędne z moim adiutorem i teleportujemy się tam. A co myślałeś? Że będziemy szli pieszo? Dlaczego w ten sam sposób nie przedostaliśmy się do kleryków? Pytasz, ponieważ znałem położenie zamku, prawda? Liczyłem zwyczajnie, że po drodze mnie zostawisz. Nie sprawiałeś wrażenia, jakbyś chciał słuchać rozkazów. Zwłaszcza moich. Zobacz, jak można się pomylić. Poza tym przyznaję, twoja pomoc była nieoceniona. Bardzo ci dziękuję. Wszystko już sobie wyjaśniliśmy. I nie ma potrzeby żywić do siebie urazy. To co? W drogę? Idziemy. Dobra, zobaczymy, czego się dowiemy u banitów. Tak podróżuje się znacznie przyjemniej. Przetrząśnijmy porządnie krater. Zdobądźmy odpowiedzi. To co robimy? Naszym celem jest banita o imieniu Viper. Wspominało o nim dwóch banitów, których szpiegowałem. Jeśli się nie mylę, to on załatwił Skiborowi bombę. Ja zajmę się północną częścią miasta, a ty idź na południe. Jakieś uwagi? Dlaczego nie poszukamy go razem? Z klerykami sprawnie daliśmy sobie radę, dlatego tu zadziałamy podobnie. Tylko nie wypytuj o niego przypadkowych ludzi. Skup się na ludziach często stykających się z innymi. Zacznij od strażnika przy bramie. Jeśli dotrzesz do niego przede mną, nie cackaj się z nim. Przesłuchaj go beze mnie. Wkrótce wszystko się wyjaśni. Czuję to. Wypytaj banitów o Vipera. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że na tym sobie zakończymy odcinek. Ostatnio... Strasznie się nam dłuży to zadanie dla albów, trzeba przyznać. Ja pierdykam, tak zajmiemy się w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę już montować dla was ten materiał. Słyszymy się w kolejnym, trzymajcie się i cześć!